8 maja rozpoczną się w Toruniu juwenalia. Kto będzie grał dla studentów i jakie atrakcje przygotowano? Dowiem się za chwilę. Dzień dobry. Dzień dobry. Żadne juwenalia nie mogą obyć się bez muzyki. Kto w tym roku wystąpi na scenie głównej? Oczywiście, to prawda. Juwenalia zaczynamy 8 maja w czwartek. W czwartek zagra Percival, czyli zespół, który wpasowuje się, tak powiem, w słowiański klimat naszych juwenaliów. Następnie zagra Grupson, Sokół i Marysia Starosta i Molesta. Czwartek jest zazwyczaj takim dniem regowo-hip-hopowym. Utrzymujemy w tej konwencji, oprócz tego Percivala, który zacznie naszą imprezę. W piątek zagra cała Góra Barwinków. Kto tam jeszcze? Obstawa Prezydenta. Tak, zespół bluesowy, Laocze i AC Drinkers. Natomiast w sobotę mamy... No jest to dzień taki wolny, mieszany. Tak. Rozpocznie koncert zespołu Żwiołak, następnie zagra Paraliż Band, Monika Brodka jako gwiazda tego dnia. I toruński zespół Manchester. Brzmi imponująco. W tym czasie cały czas wydarzenia też na scenie klubowej. Dlaczego na scenie, a nie w namiocie? Ze względów logistycznych my musieliśmy się zdecydować na scenę, a nie namiot. No, jak to wyjdzie, zobaczymy. Jesteśmy dobrej myśli. Mała scena klubowa, czyli juwenaliowa scena klubowa, będzie przez 2 dni, czyli 9 i 10 maja. Co ciekawe, w tym roku każdy może wziąć udział w tej imprezie klubowej. Niepotrzebna jest legitymacja. Tak, no zazwyczaj i tak każdy mógł brać, znaczy każdy ze studentów, ponieważ honorowaliśmy legitymację. W tym roku jest to impreza na powietrzu, więc żadnych legitymacji, dowodów tożsamości, niczego takiego nie będziemy sprawdzać. Przy okazji oczywiście mnóstwo wydarzeń towarzyszących. Jakie na przykład? Tak, dokładnie. Wzorem lat ubiegłych samorząd studencki w czasie juwenaliów UMK będzie organizować wiele imprez plenerowych, między innymi będzie to geocoaching, wyścig autostopowy, czy także tradycyjny studencki bieg piwny. W większości tutaj nie będziemy w tym momencie zdradzać, ponieważ jest to niespodzianka, zwłaszcza mnogość imprez sportowych, turnieje siatkówki, piłki nożnej i różnych innych odmian. A skąd pomysł na motyw słowiański? No, zastanawialiśmy się nad tym trochę długo. Myśleliśmy o różnych, między innymi o militarnym, jednak ze względu na sytuację geopolityczną nie zdecydowaliśmy się. Zrobiliśmy krótką sondę wśród nas i wśród studentów i motyw słowiański, tak powiem, zdobył największą liczbę głosów. Jeszcze jedna informacja. Udało się Wam jako samorządowi umożliwić studentom w tym roku bezpłatną komunikację miejską? Zaczęło się to od projektu naszej uchwały, która następnie trafiła do Urzędu Miasta, została zaakceptowana, przegłosowana. Będzie polegało to na tym, że studenci przez te 3 dni, 8, 9, 10, i 11 do godziny 6 rano będą mogli poruszać się komunikacją miejską bezpłatnie na liniach dziennych i nocnych. W razie kontroli okazujemy ważną legitymację studencką. Niczego innego nie potrzebujemy, tylko legitymację studencką, żeby się bezpłatnie poruszać po mieście. Warto tutaj dodać, że tyczy to studentów wszystkich uczelni. Tak, nie tylko UMK, ale również gości, bo do nas przyjeżdżają studenci z różnych miast. Warunkiem jest ważna legitymacja studencka. Do juwenaliów jeszcze zostało nam troszkę czasu. Powiedzcie, co jeszcze przed Wami, co jeszcze trzeba zrobić, żeby dopiąć to na ten ostatni guzik? Tak naprawdę jeszcze sporo pracy przed nami, bo... Dokładnie, są to formalności, sprawy papierkowe, byśmy mogli tak to określić. Cały czas juwenalia są w toku. Przygotowania. Tak naprawdę diabeł tkwi w szczegółach, więc jeszcze dopracowywanie umów, przygotowanie terenu pod imprezę, uzyskiwanie pozwoleń. Przede wszystkim naszym priorytetem będzie dbałość o bezpieczeństwo uczestników imprezy. Czy samorząd tak bardzo zapracowany podczas juwenaliów może bawić się tak samo dobrze jak pozostali studenci? Tak, oczywiście. Samorząd bawi się dobrze jak pozostali studenci. Może nie aż tak, ponieważ musi wszystkiego tak naprawdę pilnować. Sceny, imprez towarzyszących. O wszystko musimy dbać. Poznaliśmy już część zespołów, które pojawią się na juwenaliach, ale oczywiście nie wszystkich. Gdzie szukać informacji bieżących? Gdzie szukać tych najnowszych newsów? Na Facebooku juwenaliowym wystarczy wpisać juwenalia UMK. Wtedy bez problemu znajdziemy profil naszych juwenaliów. Niedługo pojawi się strona www.juwenalia.umk.pl i tam też będzie można znaleźć wszelkie informacje. Jeszcze jedno pytanie, czy podobnie jak w latach ubiegłych będzie możliwość zakupu koszulek juwenaliowych? Oczywiście.
Koszulki są, tak powiem, w przygotowaniu. Najprawdopodobniej od 6, najpóźniej 7 maja będzie można takiej koszulki nabyć. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.